Na początek mała zagadka. Wymieńcie jeszcze dwóch Dominikanów, którzy są w internecie oprócz Adama Szustaka. W komentarzach na Instagramie albo pod innymi filmami na YouTubie pytacie nas o to, czy należymy do jakiejś wspólnoty, czy gdzieś jest jakieś miejsce, w którym się na stałe formujemy. I dzisiaj chcielibyśmy Wam trochę opowiedzieć o wspólnotach, do których należeliśmy, kiedy jeszcze byliśmy sami, o wspólnotach, przez które przewinęliśmy się, kiedy byliśmy już parą, i teraz o wspólnocie, a w zasadzie nawet dwóch, do których należymy już teraz w małżeństwie. Poszukując swojego miejsca w kościele, trafiłam najpierw jako dzieciak do Oazy i przez chwilę jeździłam na rekolekcje i uczęszczałam na spotkania. Niestety wspólnota w mojej parafii się rozwiązała, więc poszłam szukać dalej. Tym razem zakochałam się w śpiewie i trafiłam do grupy, która co miesiąc przygotowywała modlitwy ze śpiewami Tezę na Starówce Warszawskiej u świętego Marcina. I tam zatrzymałam się na dłużej, także wyjeżdżając dwa razy do Francji, tam do wspólnoty, do Tezę. No, był to bardzo piękny czas, ale była to też wspólnota, która nie dawała stałej formacji. Więc takim miejscem była wspólnota nazwana Sykomora i była to grupa około 10 kobiet w różnym wieku. Ja byłam jedną z najmłodszych wtedy uczestniczek tych spotkań. Spotykałyśmy się po domach, modląc się i rozważając Słowo Boże. I był to bardzo dobry czas, bardzo głębokiej formacji, bo cotygodniowe spotkania nadawały taki naprawdę żwawy rytm. Natomiast wspólnota się rozrosła i została niejako przyłączona, wchłonięta przez prężnie działającą, rozwijającą się wspólnotę przyjaciół oblubieńca. W międzyczasie trochę równolegle przewinęłam się przez odnowę w Duchu Świętym, jednak wiek 45+ był dla mnie niespełna dwudziestolatki trochę za wysoką średnią wiekową wspólnoty, więc przeżyłam kilka razy z nimi rekolekcje ewangelizacyjne i szukałam dalej swojego miejsca. A jeśli chodzi o przyjaciół oblubieńca, to w ten sposób też poznałam Szkołę Nowej Ewangelizacji, w której przez jakiś czas bardzo aktywnie działałam, jeżdżąc na rekolekcje. Dla mnie pierwszym miejscem wzrastania w kościele, takim już od dzieciństwa, chociaż przez pierwsze lata tak naprawdę trochę nieświadomym, była liturgiczna służba ołtarza, czyli po prostu byłem ministrantem. Byłem nim w zasadzie od przyjęcia Komunii Świętej i to była wspólnota, w której od czasów liceum zacząłem naprawdę zastanawiać się głębiej nad wiarą i mocniej wchodzić we wszystko to, czego tak naprawdę byłem najbliżej zaraz po księdzu w kościele, najbliżej ołtarza. I to jest wspólnota, której zawdzięczam zdecydowanie najwięcej na mojej drodze rozwoju duchowego, ale też i towarzyskiego. Kolejną wspólnotą, na której spotkania uczęszczałem, to jest Odnowa w Duchu Świętym i spotkanie młodzieżowe Odnowy, na które jeździłem do podwarszawskiej Magdalenki. I myślę, że w tej wspólnocie najbardziej nauczyłem się żywej relacji z Bogiem i takiego ciągłego kontaktu z Nim i ciągłego i uczenia się przebywania w Bożej obecności. Później przez czas studiów te wspólnoty i moje w nich bycie stało się bardzo płynne, więc w momencie, w którym poznałem się z Dorotą i zaczęliśmy być ze sobą, zaczęliśmy myśleć też o wspólnocie konkretnej dla nas, o wspólnocie, która pomogłaby nam stawać się, wzrastać razem, już jako w przyszłości też małżeństwo. I tutaj też najpierw zastanawialiśmy się nad wspólnotą Odnowy, może neokatechumenat, którego tak naprawdę my nie znamy, może kościół domowy, może właśnie przyjaciele oblubieńca. Tych wspólnot zrobiło się bardzo dużo i po trochu każdej z nich staraliśmy się dotknąć, aczkolwiek żadna z nich nie pociągnęła nas na tyle, żebyśmy w niej zostali na dłużej. No i skutkowało to założeniem własnej wspólnoty. Brzmi szumnie dumnie, ale w praktyce wygląda tak,
że poprosiliśmy naszego znajomego księdza, żeby razem z nami i jeszcze jednym małżeństwem spotykał się raz w miesiącu i przygotował nam jakąś formację, na podstawie której będziemy mogli robić rozważania i którą będziemy mogli się w tej małej grupie dzielić. Ten rodzaj spotkań i taka malutka wspólnota ma ten plus, że wszyscy czujemy się w niej bardzo bezpiecznie, dzięki czemu możemy się dużo mocniej otworzyć. Przez to też nasze dzielenie życiem, słowem staje się dużo głębsze niż gdyby to było we wspólnotach, w których tak naprawdę pierwszy rok spędza się na oswojeniu z ludźmi i z formacją, która tam jest podawana. Kolejną wspólnotą, czy może rodziną, do której należymy od kilku miesięcy, jest rodzina dominikańska. I nie myślimy tutaj o wspólnocie akademickiej, czy o wspólnocie, która się gdzieś spotyka przy okazji parafii dominikańskiej, czy jakiegoś duszpasterstwa, tylko myślimy tutaj już bardzo mocno o rodzinie dominikańskiej, w sensie rodzinie zakonnej, ponieważ od kilku miesięcy jesteśmy na drodze formacji w trzecim zakonie dominikańskim, czyli jesteśmy tak naprawdę świeckimi dominikanami. I stąd też odpowiedź na jedno z pytań, które pojawiło się na Instagramie o medalik, który ma Dorota. To jest medalik szkaplerzny, który przyjmują świeccy dominikanie w czasie obu uczyn i kiedy rozpoczynają swój nowicjat i właśnie życie zakonne. Niektórzy z naszych znajomych, kiedy usłyszeli, że zapraszamy ich na obu uczyny dominikańskie, byli trochę przerażeni tym, że o co, teraz wy pójdziecie do zakonu, to jak będzie wyglądało wasze życie małżeńskie. No a właśnie my zdecydowaliśmy się na taką formację po to, aby było to bardzo stałe, bardzo głębokie zaangażowanie, takie, które naprawdę będzie nam pomagało coraz dojrzalej być chrześcijanami, coraz bardziej oddawać się Panu Jezusowi w tym powołaniu, w którym jesteśmy, czyli jako osoby świeckie i my jako małżonkowie, co jest naszym pierwszym powołaniem. I jest to tak naprawdę nasza najważniejsza i pierwsza wspólnota, do której należymy, czyli wspólnota małżeńska. I też szukając różnych wspólnot i rozglądając się za wspólnotami, mieliśmy z tyłu głowy, że tak naprawdę żadna wspólnota nam nie jest potrzebna do tego, żeby być zbawionym, bo pierwszą wspólnotą, w której my się mamy zbawiać i w której mamy spotykać Pana Boga, jest nasza wspólnota, nas dwojga. Kto nas śledzi na Instagramie, ten mógł zobaczyć, że kilka dni temu przeżywaliśmy swoją pierwszą rocznicę ślubu. I jeżeli chcecie zobaczyć trochę więcej zdjęć z tego wydarzenia i z naszych sesji, z różnych tego typu wydarzeń, to zapraszamy Was na Instagrama.